Dzisiejszej aktualizacji CryptoKline. mamy kilka bardzo, ale to bardzo istotnych wydarzeń, które odbędą się w tym tygodniu. Poradzamy sobie Bitcoinie, wylosujemy kolejną osobę, która wygrała OZT w poprzednim materiale. Także pamiętajcie, aby obejrzeć ten materiał od samego początku do samego końca, ponieważ dzisiaj będzie bardzo, bardzo dużo cennych informacji. Zanim do tego przejdziemy, pamiętajcie na samym początku, aby zostawić lajka, komentarz, suba i powiadomienia, aby być na bieżąco z tymi aktualizacjami z mojej strony dotyczących cen. Moi drodzy, zanim przejdziemy sobie do wydarzeń, spójrzmy do tego, co jest na wykresie i jak te wydarzenia Mogą wpłynąć na nadchodzące tutaj ruchy. Także, moi drodzy, pierwsza analiza przez weekend tak naprawdę poruszaliśmy się tutaj w bardzo drobnym kanale. Można by powiedzieć wzrostowym. Po raz kolejny zritestowaliśmy nasz support box na poziomie 25400, także widać, że jest to istotny poziom dla Bitcoina, który są tutaj wypełniane zlecenia zakupowe i widzimy, że za każdym razem, w momencie, kiedy dochodzimy do tego etapu, jesteśmy od niego tutaj odreagowywani i jesteśmy odkupywani. Także od tego poziomu mieliśmy tutaj ładny wzrost na poziomie 2%, także mały tutaj long trade. Jeżeli jesteście na moim telegramie, wiecie, że w tym miejscu rozgrywaliśmy pozycję long oraz short, ja osobiście byłem małym longu, który został tutaj wyczyszczony, natomiast jeżeli są osoby, które posłuchały i wchodziły tutaj w shorta, być tutaj zrealizowany bardzo ładny short, także gratulacje dla każdego, kto wziął w tym udział. Także tak, patrząc sobie tutaj na perspektywie krótkoterminową, jesteśmy na timeframach frame'ach jednogodzinowych, widzimy tutaj cały czas, że w tym miejscu tworzymy bardzo ładny mały kanał wzrostowy i widać to cały czas generujemy sobie w tym oto miejscu low, higher low, higher low i tak samo generujemy cały jakiś czas tutaj higher high. Także widać, że gdzieś w tym oto przedziale tworzy nam się swego rodzaju pattern, który jeżeli poszedłby dalej w tym kierunku, moglibyśmy tutaj stworzyć swego rodzaju mały rising wedge, natomiast który generalnie jest patternem spadkowym, więc prawdopodobnie spadlibyśmy dalej i zrobić retest kolejnego punktu. I teraz pytanie, pewnie się zastanawiacie ile razy będziemy retestowali ten oto poziom 25400 Dolarów, zanim go przebijemy. Natomiast to jest właśnie ciekawa rzecz, ponieważ moi drodzy, im więcej razy testujemy dany poziom, w tym wypadku jest to nasz ten oto biały support box w tym oto przedziale, tym, im więcej razy go testujemy, tym coraz słabszy się on staje. Tym coraz więcej zleceń zakupowych zostało zrealizowanych i czekamy na kolejne zlecenia zakupowe, które są prawdopodobnie gdzieś, można by powiedzieć, że w tym oto przedziale, czyli jest to około 24 050 dolarów. Więc w tym momencie, ilekroć za każdym razem atakujemy ten oto poziom, staje się on coraz słabszy. Jak widzicie, w tym momencie. Cię również patrzymy sobie na świecach jednodniowych, jesteśmy teraz na jednodniówkach. Widzimy, że nasz kolejnym, jakby, supportem powinien być nasz tutaj kanał spadkowy, czyli dolna linia na poziomie około 25 tysięcy dolarów. Natomiast widzimy, że. Ta nasza górna część tutaj naszego support boxu odgrywa bardzo istotną rolę, ponieważ cena nie chce spaść do niższych poziomów przynajmniej na ten moment. Czy spadnie? Uważam, że tak. Musimy po prostu zrealizować wystarczającą ilość zleceń zakupowych w tych oto obszarach, na których muszą być w tym momencie ustawione zlecenia zakupowe. Także to było małe wyjaśnienie. Powiem, że dużo osób pyta o to, ile razy możemy atakować dany poziom, zanim go przebijemy. Więc im więcej razy go atakujemy, tym staje się co on coraz słabszy. Natomiast im więcej razy również atakujemy poziom, który sprawdza się wielokrotnie, tym większa szansa jest na jego przebicie, także myślę, że jeszcze kilka prób i będzie szansa na jego przebicie. Patrząc na to teraz z perspektywy takie krótkoterminowej, jeżeli zachowamy nasz tutaj aktualny powiedzmy kanał, możemy spodziewać się w najbliższych dniach wzrostu tutaj do naszego kolejnego oporu, który będzie na poziomie uwaga pierwszy 26250 i kolejne 26644 dolary. Widzimy, że ten oto przedział tutaj również odgrywał kluczową rolę wielokrotnie, więc zakładam, że niedługo możemy spodziewać się tutaj wzrostu. Natomiast bardzo ważna rzecz, nie jest to idealne miejsce na wchodzenie w jakiekolwiek pozycję, ponieważ tak naprawdę jesteśmy w tym momencie na środku niczego i w tym momencie wchodzenie w jakiekolwiek pozycję jest tak naprawdę graniem na ślepo. Także jeżeli jakiekolwiek pozycje mielibyśmy Tutaj rozgrywać. Pierwszą wariantem będzie zejście jeszcze raz jednokrotne do poziomu 25400 i granie tutaj retestu i odreagowania pozycji long, natomiast drugim sposobem, drugim price targetem jeżeli ten poziom zostanie przebity, kolejnym z nich będzie 25 130 w okolicach i kolejny retest pozycji long. Natomiast jeżeli dalej zachowamy trajektorię i pójdziemy do góry, możemy spodziewać się tutaj odreagowania mojego na poziomie short, tak jak miało to miejsce w tym oto przedziale i naszego spadku, czyli prawdopodobnie gdzieś tutaj moglibyśmy rozgrywać pozycję szortową w tym odniesieniu, natomiast na ten moment nie jest to jeszcze dobre miejsce, zważywszy na to, że mamy kilka bardzo ważnych wydarzeń, o których sobie za chwilę powiemy, a tymczasem jeżeli jeszcze nie jesteście na moim telegramie lub na moim discordzie, musicie tam koniecznie dołączyć, ponieważ tam wrzucam każdego dnia aktualizację o tym, co się dzieje na wykresie, nawet tak jak przez weekend nie było mnie, nie wrzucałem materiału, na telegramie zawsze każdego dnia jest jakiś update ode mnie, także musicie tam być w tym momencie gdzieś 什是呢？嗯 <music> Materiały materiale wyświetli wam się tutaj odnośnik do telegrama oraz do Discorda także dołączcie tam i tymczasem przejdźmy sobie do wydarzeń które mamy w nadchodzącym tygodniu. Pierwszym bardzo ważnym wydarzeniem oraz danymi które będą w tym tygodniu ogłoszone będzie oczywiście CPI czyli Consumer Price Index jak widzimy tutaj generalnie rzecz biorąc na bazowym mamy oczekiwania takie same jakie były więc prognozy są te same natomiast na skali miesiąc do miesiąca spodziewamy się że to jest prognoza na 0,2% gdzie poprzedni był 0,4% także jeżeli ta prognoza się spełni jest to dobry znak dla rynku jeżeli ta Prognoza będzie taka sama jak poprzednia, będzie to neutralny znak dla rynku. Jeżeli ta prognoza będzie wyższa niż poprzedni, będzie to negatywny znak dla rynku. Także teraz to jest event numer jeden. Event numer 2, czyli ten, który uwielbiacie tak naprawdę najbardziej, czyli ogłoszenie FOMC w Stanach Zjednoczonych, czyli to, co rozgrywamy najczęściej na Discordzie oraz na Telegramie. Także w tym, w tym tygodniu może zrobimy sobie dla odmiany live'a na YouTube. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Także tutaj mamy decyzja w sprawie stóp procentowych jest taka sama, jak prognozowana, także to mamy event i te eventy. Bardzo często tutaj wpływają na cenę Bitcoina i innych krypto, także to będziemy na pewno tutaj obserwowali na bieżąco. A tymczasem przejdźmy sobie do trzeciego eventu, który ma miejsce również w tym tygodniu. Trzecim bardzo istotnym eventem jest oczywiście bazowa sprzedaż detaliczna, gdzie tutaj prognozy mamy znacznie niższą, czterokrotnie niższą niż poprzedni wynik. Także, moi drodzy, w tym tygodniu naprawdę jest dużo rzeczy. W zależności od tego jakie będą wyniki. Pamiętajcie, w ten sposób może zareagować rynek. Jeżeli wyniki oraz dane będą pozytywne, możemy spodziewać się od reagowania i kanału wzrostowego, i tutaj możemy. Potencjalnie z nowych poziomów odgrywać nasze short position. Natomiast jeżeli dane będą negatywne, możemy spodziewać się spadku. Natomiast jeżeli dane będą neutralne, możemy spodziewać się ruchu bocznego, możemy spodziewać się ruchu wzrostowego spadkowego, to wszystko będzie tak naprawdę rozgrywane na bieżąco. Także myślę, że w tym tygodniu zrobimy sobie live'a podczas ogłoszenia FOMC, ponieważ jest to jeden z istotniejszych materiałów, a tymczasem przejdźmy sobie, moi drodzy, do zwycięzcy z poprzedniego materiału, czyli do losowania. W ostatnim materiale, co prawda rzutem na taśmę, ale zdobyliśmy, przebyliśmy barierę 100. Dwóch lajków, także moi drodzy, nie wiem co się stało. Natomiast nie pozwólmy na to, aby pod tym materiałem powtórzyła się ta sama klęska. Także lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie, aby wziąć udział w losowaniu i być jednym ze szczęśliwych zwycięzców, którzy wygrają w aktualnym losowaniu na moim kanale USDT. Także mamy 37 komentarzy. Przechodzimy do losowania. Sprawdźmy dzisiejszego zwycięzcę. Uwaga, uwaga. KP Foto czekamy, bardzo potrzebne informacje. Dzięki wielkie, KP Foto się do mnie na Priwie ze swoim adresem portfela, stania swoją nagrodę. A moi drodzy, tymczasem jeszcze raz wszystkich serdecznie zapraszam do mojego kanału na Telegramie, na Discordzie, w środę na live'a podczas FOMC i widzimy się już jutro w kolejnej aktualizacji na kanale CryptoKline. Pozdrawiam Was gorąco i do zobaczenia.